Dzień dobry, z tej strony Pixa, to jest Let's Play Undertale. Więc tak, skończyliśmy przy tym czymś. Kartka, zobaczmy ją sobie. To notatka od Papyrusa. Człowieku! Proszę... enjoy this spaghetti. Coś w stylu... smacznego. Tak trochę, żebyś wiedział, to spaghetti jest pułapką. Stworzoną by... entice, nie co to jest. Będziesz bardzo zajęty jedzeniem tego. Tak, że nie będziesz nawet zauważał, że nie robisz żadnego postępu. Jabbed again by the great papyrus. Złapany przez wielkiego papyrusa. Nie! Papyrus. Zauważyłem, że chyba najlepiej mi wychodzi ten śmiech. Dobra, co to jest? To... talerz z zamrożonym spaghetti. Jest tak zimne, że przymarz do... stołu. A z tym widelcem? Dobra. No, tu jest obok mikrofalówka. To odłączona mikrofalówka. Wszystkie ustawienia mówią spaghetti. Aha, tylko że ja mogę tylko... Ej, dziura. Zostałem spełniony. Mogę tu przejść? Nie. Chodźmy tu. Czy to jest? Uwaga! Ślub psów. Okej. Okay. Co to jest? Ło! Confront you, Seeking Jerry. Co? Joke. Hilarious! Haha. Oż ty w mordę! Nie. Nice. Nice to meet you. Lodowo cię poznać. Widzisz? Śmiechy. Ojciec się mylił. Spare. Nice. 25 golda. Nice. Może będę sobie jakieś lepsze kut. Czyli tutaj nic nie ma. Świetnie. Przyszedłem tutaj na marne. Co to jest? Lol. Co to jest? I to jest chyba przedstawienie tego, więc tu musi być jakiś skarb, chyba. Ale te drzewka wyglądają jak z Pokémonów po prostu. Tu jest przycisk ukryty w śniegu. Klik! Więc chyba teraz te kolce powinny opaść. Ja chcę to... którym z tych śnieżek... Mogę tak podnieść? Nie. Mogę je przesuwać. Kurde, z tym będzie chyba za dużo roboty. Ice Cap przyszedł. Jerry również. Okej, okay, act. Jerry. Ditch. Okej, okay, ten cały czas kocha swoją czapkę. Mercy spell. I z tym znowu będę się męczył, co nie? Ignore. Okej, okay, Jerry wrócił. Bra GG. Mercy Spare. No nie. Ła.
To wiecie co? Mercifully. Nice. O! A co to się dzieje? Dobrze, że tu nie ma voice actingu. Co za zapach? Jaki zapach? Jeżeli jesteś zapachem, przedstaw samego siebie. To jest ten dziwny zapach. Chcę, abym... To sprawia, że chcę kogoś wyeliminować. Wyeliminować ciebie! O, jak słodko. Do Gemi, do Garessa, co? Dobra, pet. Do Garessa jest zbyt podejrzliwa przez twój zapach. Stop! Nie dotykaj jej. Holy shit. Jak ja miałem tego uniknąć? Przepraszam bardzo. Hello? Lel? Okej, czyli po prostu się ochraniają. Resni. Pies powąchał ciebie znowu. Ale śmierdzisz... Ale pachniesz tak samo dziwnie jak wcześniej. Co to za zapach? Tajemniczy zapach. Ło! Zaraz umrę. Nice cream. Ilustracja całusa. Co? Weźmy różne. Co? Co ja patrzę? Ale zrąbałem. Znowu wąchają mnie, żeby sprawdzić mój... Dobra... To nie twój mąż, okej? Okay? GG. Dobra... Roll around. Obracałeś się w brudzie i śniegu. Śmierdzisz jak dziwny szczeniak. Co? Nie dotykaj mojego hot doga. Mówi o mnie. Co? No, nie mogę nic zrobić. Resni. Dirt. Po tym jak obracałeś się w brudzie, pachniesz wspaniale. Czy jesteś tak naprawdę małym zwierzątkiem? No nie! Przecież ja zginę. GG! Czy... co? The fuck? Tak, teoretycznie to tak, mamy... no teoretycznie to mamy te ogony. Ale no, że tak powiem, nam się nie przyda, nie przydają. Do Garessa, pet. Spetowałem do Garessa. Pies, który głaszcze inne psy. Niesamowite! I ten jej mąż upomina się o to, że on też. Więc jego też spetuje. No jeny. No dobra, pogłaskałem go, no i co z tego? Jezu, jaka podnieta. Nice! 40 golda. Psy mogą pogłaskać inne psy? Nowy świat został otwarty dla nas. Dzięki, dziwny szczeniaczku. Okej. Oho! Kolejna zagadka. Zmień wszystkie X na kółko i wtedy naciśnij przycisk. Okej.
O. Papirus. GG. Co? Jak ty w ogóle ominąłeś moją pułapkę? I bardziej... i ważniejsze... Czy zostało troszkę dla mnie? Kurde. Co powiesz Papyrusowi o jego spaghetti? Że zjadłem... albo zostawiłem. Zostawiłem. Naprawdę? Wowi. Zniechęciłeś się zachętą mojego domowego... mojego domowego makaronu. Tylko po to, żebyś mógł podzielić się ze mną? Nie zniechęcaj się, człowieku. Ja, mistrz kuchni Papyrus, będę robił ci makaron, jaki tylko będziesz chciał. Nie. Okej. Okay. That was something. Mój brat ostatnio zaczął kolekcjonować skarpetki. Ale smutne. Czasami zastanawiam się, co on mógłby zrobić bez takiego wspaniałego gościa, który dba o niego. Nie, nie. Ten śmiech jest epicki. Oh shit. Człowieku! Jak mam to powiedzieć? Miałeś tutaj długi czas, by przyjść, więc... zdecydowałem, że poprawię tą zagadkę. By ustawić śnieg tak, by przypominał bardziej moją twarz. Niestety... śnieg przymarzł do... tego... do ziemi. Teraz... rozwiązanie jest inne. I jak zwykle... mój leniwy brat jest... nigdzie tutaj. Wydaje mi się, że to, co mówię, jest... nie przejmuj się, człowieku. Ja, wspaniały Papyrus, rozwiążę ten problem. Wtedy obydwoje możemy przejść. W tym czasie czuj się wolny, by rozwiązać tą zagadkę samodzielnie. Będę starał się nie podpowiadać. Dobra. Dobra, to jest to samo, czyli musimy zmienić wszystkie. No, w sumie jakby się tak popatrzyło, obróciło głowę o 90 stopni na lewo, to tak trochę przypomina. Ale dobra, mam wszystkie X-y zrobić na kółka, tak? Ham. Co? Halo, PlayStation? Toby Fox jest chyba waszym fanem. Co? Chyba coś skrzeniłem. Okej, okay, aha, czyli ja to mogę tak resetować. Okej. Okay. Nie mam pomysłu, tak szczerze powiedziawszy, na to. Chyba, że... mam pewien pomysł. GG! Udało się. Teraz to bardziej przypomina Papyrusa. O Boże, jestem wredny. Nice! Wow! Udało ci się to rozwiązać. I zrobiłeś to wszystko bez mojej pomocy. Niesamowite! Jestem... Zaskoczony. Nie. Impressed to jest taki, nie wiem, dumny.
Jestem dumny. Musisz tak bardzo się przejmować zagadkami, tak samo jak ja. Więc... jestem pewien, że pokochasz następną zagadkę. Może być nawet za łatwa dla ciebie. Nie! Okej, okay, Papyrus. O, sens. Dobra robota, by rozwiązać to tak szybko. Nawet nie potrzebowałeś mojej pomocy. Co jest wspaniałe, ponieważ... kocham robić praktycznie nic. Okej... okay. Umiem tylko Papyrusa naśladować. He! To człowiek! Pokochasz tą zagadkę. Została stworzona przez wspaniałą doktor Alphys. Widzisz te kwadraty? Gdy tylko rzucę ten przycisk, zacznę zmieniać kolor. Każdy kolor ma inną funkcję. Czerwone są... nie możesz przez nie przejść. Nie możesz na nich stać. Żółte są elektryczne. Porażą cię. Zielone są alarmem. Jeżeli na nie nadepniesz, będziesz musiał powalczyć z potworem. Pomarańczowe są... pomarańczowe? Aha. Sprawią, że będziesz pachniał smakowicie. Niebieskie są wodnymi kwadratami. Przepłyń, jeżeli chcesz, ale... jeżeli pachniesz jak pomarańcze... piranie cię ugryzą. Także... jeżeli niebieski kwadrat jest... obok żółtego... woda również cię... porazi. Fioletowe... są... śliskie. Będziesz się ślizgał na następny kwadrat. Jednakże... śliskie... słab... mydło... pachnie jak... cytryna. Którego... które piranie nie lubią. Fioletowe i niebieskie są ok. Nareszcie. Różowe. Ale nic nie robię. Wchodź na nie jak bardzo chcesz. Co o tym powiesz? Rozumiesz? I teraz najlepsze. Nope. Dobra. Wygląda na to, że będę musiał powtórzyć. Czerwone są nie... czerwone nie możesz przez nie przejść, że... żółte są elektryczne i niebezpieczne. Właśnie o to chodzi, on się myli. Niebieskie sprawiają, że będziesz musiał... walczyć z potworem. Zielone są... wodne. Przez pomarańczowe będziesz pachniał pomarańczą. Jeżeli nadepniesz na pomarańczowe, nie nadepnij na zielone. Brązowe są... zaraz! Nie ma żadnych tutaj brązowych. fioletowe pachną jak cytryna. Dlaczego nie żółte pachną jak cytryna? Zaraz! Czy pomyliłem zielony i niebieski? Niebieski jest wodą. Różowe... nie pamiętam. Zaraz! One nic nie robią. Okej? Czy teraz lepiej to znasz? Even less. Jestem dupkiem, tak? Mówiłem, że nie będę być dupkiem, ale... okej, okay. Wiesz co? Co, jeżeli ty po prostu
zrobić tą zagadkę sam. Zostawię instrukcję, po prostu je przeczytaj. Gdy je zrozumiesz, możesz wyrzucić przycisk. I zrobić to swoim własnym tempem. Powodzenia. Nie, nie, nie. Nie dałeś mi tego guzika, co nie? Aha, co robią? Co robią szare? Co robią szare? Co? Co robią szare? Co robią białe? Nie rozumiem. Może teraz właśnie ginę, co? Chicken scratch. Co? Wiem. A co to? Maszyna nie działa. Właściwie to spaghetti z wcześniej. To nie było aż tak złe na mojego brata. Odkąd zaczął lekcję gotowania, poprawił się nieźle. Założę się, jeżeli będzie tak trzymał, w następnym roku zrobi coś... możliwe, że coś jadalnego. Okej. Jezus Maria. Ej, to jest creepy. To zepsuta głowa Snowdoga. Wygląda na base of Snowdoga, w sensie bazy Snowdoga. O. Wiedza na temat tego, że pies nigdy nie przestanie próbować zrobić perfekcyjnego bałów psa, wypełnia cię determinacją. Safe. Pomerizins, nie? Co to jest? Na podłodze w środku jest pudło wypełnione Pomerizins. Będę z tym kimś. Pies po prostu tu wparował. Wypełniony inspiracją. Próbuję zbudować bałów psa, który wyraża swoje własne emocje, ale jak często to buduję, tym bardziej się podekscytowuję rzeźbą. Że to jest... czy to Lesser Dog budował? Jego szyja zaczyna się coraz bardziej wydłużać i wydłużać. I dodając do tego więcej i więcej śniegu... aż w końcu... to było coraz bardziej... to raczej było smutne do oglądania. Ale nie mogłem obrócić... nie mogłem po prostu odwrócić wzroku. Wiesz co? Jeszcze raz to zapiszę. Na wszelki wypadek. Ale bałów psa, Boże, to chyba moje najlepsze słowotwórstwo ever. Holy shit. Spróbuję to rozwiązać. Okej. Okay. Czy to... ej, to są jak te gry, co się tak przechodziło je w nieskończoność, że tak to nazwę. W sensie, że nie w nieskończoność. Chyba to zrąbałem, co nie? No, zrąbałem, co? Widzisz? Ha! Wypadnę! God damn it. Lel? to... górka śniegu ze słowem sans napisaną na nim czerwonym markerem. To śniegowy papyrus. Aha, świetnie. Dobra, teraz już mam pomysł, jak to przejść. Że tak powiem, nie czytując. Dobra. Raz pyk. Pyk, pyk. Pyk i teraz nie mam pomysłu, jak to zrobić. Tak? God damn it. Po prostu sobie spadnę. Ja chyba to muszę zrobić.
Muszę się jeszcze dostać do tego przycisku, więc tego X-a nie mogę wypełniać. Jakby co zrobić? Papyrus. Wiesz co? No tak zaczął od tego. God damn it! Ja pierdzielę, ale byłoby okej. Okay. Wiesz co, spróbuję jeszcze raz. Pyk. Shit. Dobra. Aż w sumie tak. Tylko, że tu jest właśnie taki malutki problem, że ja teraz nie mogę nam mógł... Okej. Chyba, że... Zrobię taki myk, że po prostu... I tak... Nie! Za bardzo pod złym kątem, kurde! I just have to do it! No nie. Nie! God damn it. Okej, pyk. Nie! Kurde! No pyk. No nie! Co ja patrzę? Co ja robię w ogóle? Dlaczego to się restartuje? No nie! Do it! W ogóle pod takim kątem mogę łazić? Mogę. Nie rozumiem! Okej. No nie! Jaka ze mnie lama, pewnie... Ludzie, którzy się znają na tej grze, pewnie już się ze mnie śmieją. Chyba, że... Mam inny pomysł. Zrąbałem. Chyba, że... Tak chyba mrze, ale no trzeba jakoś. Pyk. Ale udało mi się! To jest najważniejsze, kurde. Zaraz, jestem głupi. Teraz dopiero zauważyłem to cholerne rozwiązanie. Kurde. Ale dobra. Teraz przynajmniej wiem, jak już to chyba zrobić. Chyba. Kurde. Strzałkami mogę? Tak, dobrze. Okej, strzałkami jest chyba lepiej, jeżeli chodzi o takie proste chodzenie. O, te skręty to już się pomartwię analogiem. W sumie... Goddammit. Mam jeszcze lepszy pomysł, jak to zrobić. Żeby się nie bawić żadne duperele. Dobrze, przynajmniej nasz tutaj człowieczek idzie od razu na boki. Znaczy, na środek. Idzie tego, co jest dosyć pomocne. Cała logika. Finally!
LL. Ślizgam. Tak, ślizgam się. Co to było? Chodźmy sobie tu. Chodźmy sobie tutaj. No, Sennes. Co tam? Mogę mieć takich dwóch? Nie. Goddammit. Jezu, co to było? Co ma być? Giftrot jakiś. Dobra, przełączyliśmy takie głupie... oczy do niego. Super. Nie! Uff. Decorate. Nie możesz polepszyć perfekcji. Holy. Heck moly! Jest na za wolny. Gift. A trick. Aha. Ponieważ to nie jest trick, wiecie co? Undecorate. Dzięki za nic. Nie no, stary, spoko. God damn it! Musiał mnie rogiem zabić. Próbuję swoje dekoracje undecorate. usunąłeś strypetkę, nie wiem co to znaczy, ale dobra, nie chcę mi się tego tłumaczyć. To trochę lepiej. Więc chyba muszę mu usunąć te wszystkie jego dekoracje i wtedy będzie fajnie. Została mi tylko jeszcze jedna. Wow, wow, wow. No do krylatyk racing. Dobra, no i spar. Jezu, ta twarz. Co ty sens chcesz? Powiedz... Czy ty za mną podążasz? Co to jest? Lel, jaskinia. Co to jest? To są drzwi. Chyba, że... No cóż... Tajemnica. Ale oczywiście ja bym już skończył odcinek, gdyby nie fakt, że nie nie znalazłem jeszcze żadnego checkpointa. Co jest trochę głupie. W ogóle ja mogę zareagować jakoś na to oczy? Mogę je wyłączyć? Nie. I'm out of here. Dobra, no to idziemy tutaj w takim razie. Co to jest? To poduszka ze śniegu. Co za malutka buda? Jestem się czytać tego znaku. A cóż to? Piesek. On szczeka. Holy. To wspaniały pies. Ta muzyka. Pet. Pogłaskałem powietrze. Co? Chamy. Comment. Play. Co? So, stay determined. Okay. I will stay determined. Ja pierdzielę i... Wiecie co? To tyle na ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć! Pa, pa!